Dzień 16, już 2 tygodnie za nami, pół miesiąca. Robimy prawdopodobnie trzecią szakszukę w tym daily vlogu. Są tak naprawdę 3 moje ulubione śniadania. Szakszuka, ten tatar z awokado, który robiłem parę dni temu, i owsianka. To jest coś, co mi najbardziej podpasowało. Podsmażamy cebulkę. Zaraz dodamy troszeczkę papryki. Piekarnik się już grzeje. Do tego krojone pomidory, 2 jajka i śniadanie gotowe. Kurczę, pomyliłem się. Kupiłem przez przypadek całe, a nie krojone pomidory. Ale sytuacja opanowana, są już krojone pomidory. Podejrzewam, że taką szakszukę można zrobić w 10 minut. Zobaczymy, czy się uda. Wszystko gotowe, teraz do piekarnika. Szakszuka gotowa. To ile czasu trzymacie w piekarniku, zależy tylko od Was. Jakie lubisz jajka, tak długo trzymaj. I tak naprawdę ciekawa jeszcze sprawa, bo szakszuka to inaczej są jajka po izraelsku. Danie pochodzi z Izraela. To jest tylko moja interpretacja, ale tak się składa, że w przyszłym tygodniu jadę do Izraela zobaczyć, co tam u nich słychać. Będę mieć okazję spróbować prawdziwą wersję szakszuki. Zobaczymy, kto robi lepszą. Teraz moment, którego najbardziej nie lubię. Karkołomne wyciąganie jajek. Można jeść na patelni, ale trzeba byłoby jakąś podstawkę. Ja je akurat mam chyba w myciu. Szakszuka gotowa, do tego sobie jeszcze dołożę jednego bredisa i śniadanie gotowe. Nie mam czasu dużo do treningu, nie chcę jeść takiego normalnego posiłku, bo boję się, że trening będzie ciężki, mogę się źle czuć. Przygotuję taki lżejszy koktajl na mleku ryżowym. Tu jest tak 50 g odżywki białkowej, to jest białko ryżowe, troszeczkę truskawek, 2 banany. To wszystko zblendujemy razem i to będzie mój posiłek przedtreningowy. Utrzymaj go, ku. Kiedyś bym się tutaj zatrzymał na kebaba, wracając z treningu, ale to nie te czasy, kurczę. O, muszę się tym zająć. Coś mi przecieka, kurczę, od anteny.
I tutaj mi kapie woda. Kurczę. Wracamy z treningu. Drugi trening w tym tygodniu, jutro trzeci. Pomysł na obiad jest taki, że zostało nam jeszcze pół puszki pomidorów ze śniadaniem, trzeba je wykorzystać. Mamy też taką nowość w sklepach, certyfikowany bezglutenowy makaron kukurydziano-ryżowy. Spróbujemy go dzisiaj, jak smakuje. Miałem też w lodówce taką mieszankę owoców morza, także przyrządzimy najpierw. Mam pocięte czosnek, cebula, papryka, do tego damy pomidory i tą mieszankę owoców morza. A to wszystko usmażymy, znaczy upieczemy. Wszystko tam zrobimy na oliwie. Oliwa już się grzeje. Zaraz będzie nam ładnie pachnieć w kuchni. Czosnkiem. Powiem wam, że jak na bezglutenowy makaron, to zapowiada się nieźle. Zazwyczaj te makarony jednak nie są takie sprężyste, trzeba z nimi bardzo uważać.